Jesteśmy na stoisku Benku. W ubiegłym roku po raz pierwszy na targach łódzkich rozmawialiśmy o nowych produktach tej firmy, bardzo znanej z rynku dla gamerów, bardzo znanej z rynku biurowego, domowego. Wtedy pierwszy monitor graficzny, pierwszy monitor dla fotografów. Dzisiaj już są, już jest kilka, tak? Trzy na pewno i no tuż przed targami, dwa dni przed targami, można powiedzieć, że specjalnie do Łodzi. Nowość, SW240. O nim porozmawiamy sobie z Radkiem. No właśnie, co to za monitor? Słuchaj, 24-calowy monitor przede wszystkim. Jak już powiedziałeś, dobrze, SW240, gorąca nowość. Specjalnie na targi film, wideo, foto w tym roku udało nam się sprowadzić ten egzemplarz. Jest to model 24-calowy. Z pokryciem pełnego gamutu Adobe RGB 99%. Monitor o rozdzielczości 1920x1200 pikseli z pełną kalibracją sprzętową. No dobrze, ja od razu będę krytykiem. A czemu nie 4K? No mamy 4K, no oczywiście, że mamy. No 24 cale i 4K, no to troszeczkę za mało i za mały monitor i to jest bardzo niszowe rozwiązanie i bardzo niszowe zapotrzebowanie. Zrobiliśmy ten model no z racji informacji od klientów. Po prostu po udanym modelu 27-calowym klienci zwracali uwagę, że chcieliby także mieć monitor z pełnym gamutem 24-calowy. Nie każdy jest w stanie trzymać na biurku monitor 27-calowy. Monitory 24-calowe w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością, no i stąd decyzja o powstaniu tego modelu. No, no dobrze, ja oczywiście żartobliwie z tym 4K, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jeszcze jest pieśń przyszłości. Jak ktoś potrzebuje monitora tu i teraz, to to będzie fajne rozwiązanie, bo dla kogo tak naprawdę jest ten monitor dedykowany? Dla każdego, kto chciałby wyjść z laptopa i chciałby mieć monitor o poszerzonym gamucie, dlatego że już coraz więcej minilabów, zakładów foto potrafi dobrze reprodukować barwy w poszerzonym gamucie i drukować zdjęcia klientów. Jest to monitor dla osób, które chcą wyjść z laptopa i chciałyby mieć już monitor z poszerzonym gamutem Adobe RGB. A nie potrzebują po prostu monitora nie wiadomo jak drogiego. Okej, no właśnie, bo bardzo dużą zaletą, poza tym gamutem, o którym zaraz Cię zapytam, czy mnie nie obrażasz, co to jest, poza tym pokryciem barw i w ogóle, jest cena tego monitora i myślę, że warto o tym powiedzieć. Tak, cena tego monitora jest bardzo atrakcyjna. Ten monitor na dzień dzisiejszy kosztuje 1899 zł brutto, już z podatkiem. Czyli dla wielu osób, które rzeczywiście chcą się przesiąść, chcą zacząć swoją przygodę z obróbką zdjęć, z monitorem kalibrowanym, to jest ten pomysł. No dobrze, no to właśnie dla tych, którzy chcą się przesiąść, którzy nie wiedzą, co jest im tak naprawdę potrzebne, to może powiedzmy, co to jest to słowo gamut, o co ono oznacza? To jest po prostu przestrzeń barwna i zakres kolorów, który jest w stanie monitor reprodukować. Tak jak do tej pory używa się powszechnie przestrzeni barwnej sRGB, tak oczywiście w tej chwili coraz powszechniejsza staje się przestrzeń barwna Adobe RGB. Zwiększamy swoje po prostu możliwości, jeśli chodzi o reprodukcję kolorów. Czyli też lepiej widać przejścia tonalne, widzimy trochę więcej szarości, więcej czerni, inaczej tą czerń widzimy. Więcej kolorów zielonych, więcej kolorów niebieskich, oczywiście to wszystko co powiedziałeś. Okej, dobra. Od kiedy ten monitor w sprzedaży? Od teraz, od już. Można go już zamawiać u wybranych partnerów BenQ. Także monitor już będzie w ciągłej sprzedaży w Polsce. Na zachodzie jeszcze tamci klienci muszą poczekać, a my postaraliśmy się i ten monitor jest już do zamówienia. Można już na niego składać pierwsze zamówienia. Dostawy będą realizowane w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch. Co mamy w paczce? Bo też przeczytałem, że coś jest w paczce, a czegoś nie ma, ale można dokupić. Tak, no tutaj, żeby cena była tak atrakcyjna jak jest, producent postanowił nie dokładać kaptura do zestawu. Jest on opcjonalny, można go dokupić jako opcję. Okej, i też w cenie 300 zł z tego co pamiętam. Około tak. Okej, czyli całkiem atrakcyjne. A może na to rzeczywiście przyjdzie czas, jak ktoś zapozna się z tym, że w ogóle barwy można w ten, a nie inny sposób oglądać na takim monitorze. Dobrze,
O tym już mamy, o tym pogadaliśmy. Na pewno jeszcze będę Cię pytał o inne monitory, które w międzyczasie pojawiły się na rynku. No, przede wszystkim porozmawiałem o ESW 271, to też... To za chwilę, to za chwilę. Okej. Okay.